Siemaneczko ludziska, tutaj Pajter i zapraszam na kolejny odcineczek, oczywiście ze Snapshota. Tutaj jak się wylogowaliśmy, tak to wszystko zastaliśmy, nadal jest noc, ponieważ nie grałem, nic się tutaj nie zmieniło. Jak widzicie, moja kurczę fosa działa jak... No o tak, tu jeszcze nic niestety nie urosło, no ale cóż. Tak to ma być. Tutaj powoli wszystko będzie rosło. Tę pochodnie zabrać teraz widzę, że... Bo tutaj te melony, czy tamte dynie, co ja tu posadziłem, już nie wiem, chyba dynie, nie będą w ogóle... Tak, przez te pochodnie. No a w tym odcineczku ogólnie chciałem zająć się tymi krowami, tylko jest jeden wielki ząk, bo nie mam... Nie mam tutaj tego... No... Nie mam za dużo siana. Zboża, że tak powiem, żeby je wszystkie przygarnąć. Ała, tutaj już mnie tutaj ściga. Ja pójdę dzisiaj też na razie w kopalnię, ponieważ tak o, trzcina jeszcze nie rośnie. A pójdąc w kopalnię, mam tutaj trochę kilofów. Wow, to będę chciał, czekaj, gdzie jest mój miecz? Szybko miecz. Będę poszukać trochę diaksów. Dobra, weźmy sobie to. Diaksy tak czy siak będą mi potrzebne do, no wiecie, do enchantingu, bo bez enchantingu to trochę kiepsko, bo będę chciał sobie zenchantować diaksowy set, jeżeli znajdę diaksy. A to wszystko będę chciał robić razem z wami. Wow, nawet tu żelazo. Żelazo też się przyda. No, dobra. Bardzo tutaj mi będzie rzeczy potrzebnych, no ale cóż, to swoją drogą. Nie poprawiałem, mówię, ja nie grałem tutaj offline. Zajdę sobie teraz na poziom 12 bodajże. Poczekajcie, który to jest? No, gdzie to było? 14. 13, dobra, to jest 13. To gdzieś to powinien być 12. O, level sobie od razu zbiorę. Będziemy może szukać tych diaksów. Tylko mam nadzieję, że tutaj lawy nie ma w tym momencie. Kurczę! Czemu tak to diaks? Aha, widzicie? O tym chodziło. No jest, dobra. Czyżby tam spawner zombiaków? Kurczę. Aha, tutaj znaleźliśmy tego Endermana. Tutaj było to. Teraz, który mam poziom? 13. Tak myślę, że będę mógł lecieć przed siebie. Ale wykopię sobie najpierw te żelazo. I może spróbujemy znaleźć te diaksy. Wiem, może wideo będzie nudne. Ale będę może, nie wiem, może utnę co nieco, bo tak wiecie, cały czas kopać. I na pewno wam się nie będzie chciało. Tylko wiecie co, mam jeden... Jednego zamka zrobiłem. Nie przyniosłem sobie pochodni. A wiecie, kopać w kopalni bez pochodni to trochę kiepsko. Dlatego też wezmę sobie trochę węgla, przy okazji jak zwykle level. I mi bardzo są potrzebne diaksy. Przede wszystkim dwa na enchanting table. I kolejność na tego. Na diaksowy kilof. Tu już mam 20, to już powinno mi wystarczyć. Tylko gdzie ja znajdę teraz drzewo. Nie było tutaj czasem też... zwykłej kopalni? Wiecie, z tym wszystkim... Nie, tutaj nic... Nie no, to idzie w głąb, ale gdzie nie idę, to jest tylko lawa. Trochę kiepsko. Dobra, trzeba było się rozejrzeć. O, taka zwykła kopalnia by mi się przydała, nie? Z torami itp. No ale chyba tego nie znajdę. Kurczę, bo drzewa nie mam. No ale będę musiał niestety i znowu na powierzchnię. Co jest... Wow, jedną wielką stratą czasu jak dla mnie. Popatrzmy tutaj. Defina nie mam. Jebsko. Czekajcie, zobaczymy czy jak skoczę. Dobra, jest normalnie. Gdzie ja tutaj wychodziłem? Czekaj, gdzie jest moje wyjście? Dobra, muszę jakoś je też zaznaczyć. O, powiedzmy, że tym. Sorry za to, no ale muszę iść na tą powierzchnię. A bez pochodni to kiepsko chodzić.
Super. Dobra, skaczymy, skaczymy, skaczymy. Skacz, skacz, skacz. Tak w ogóle nie szedł, nie? Tutaj trochę ciasno. Ciasno skopałem, wiecie? Ale też nie miałem czasu, żeby w ogóle grać coś offline, bo i nawet nie zamierzam grać offline. Wolę grać z wami i nieważne jak długo to będzie trwało. Kurczę, teraz jeszcze mi myszka ucieka. Kabel mi się plącze pomiędzy tym wszystkim. Czekajcie, tutaj chyba mogę sobie zrobić nawet przejście, żeby tak nie chodził po tej wodzie, nie? Potem mogę to zmienić. Czekajcie, tu muszę chyba tak zrobić, bo nie będzie mi rosło to wszystko. O, a w międzyczasie mamy już dzień, to jest super. Pójdźmy sobie tutaj do naszej chaty. Drzewo, sticks. Czekaj, drzewo mam w ogóle. Ostatnio przecież kopałem tyle. To nie powinno być problemu. I tak a propos, zostawmy tutaj może trochę gratów. A w międzyczasie przepalmy sobie to. To zostawmy, to zostawmy, to zostawmy. Wiadra? Nie no. Dobra, wezmę te wiadra. One mogą się stakować. Może wezmę lawę z sobą z powrotem. To co mi nie będzie potrzebne. Ale wiecie co? Chyba... to sobie wezmę z sobą w razie co. I drzewo na crafting. Bo nigdy nie wiadomo co mi będzie potrzebne. To się przepala, do tego też to włożymy. Strzała mi ta niepotrzebna, to mi niepotrzebne. Za dużo mam tych wszystkich gratów, szczerze mówiąc. Czy jedzenie? Jedzenie, ale do tego to zrobię dodatkowy piecyk. Dobra, tyle mi wystarczy. I teraz tak. Pochodni. Pochodni to wiadomo, nigdy nie za wiele. I nie za mało. Lop. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Będę szukać diaksów dzisiaj, bo tak. To szukanie będzie na pewno długo trwało. Dlatego też chciałbym zostawić czas, żeby urosło mi coś trzciny, żebym więcej tego posadził. Bo jak na przykład posadzę je wzdłuż tej całej wody, to potem będzie rosło jak nie wiem co. Fajnie by było, gdybym mógł tutaj mieć mini mapkę czy coś w tym stylu, żebym mógł zapisać kordy. Dobra, w razie co na wideo będę musiał szukać. Albo zrobię sobie screena, czekajcie, F2. Dobra, zróbmy sobie screena. Tutaj muszę po drodze kopać to, bo strasznie ciężko się wychodzi, jeżeli ten jest niski ten sufit, że tak powiem. Dobra, mieliśmy być na poziomie 12. Jesteśmy na 13, to jest 12. No to dobrze, kopaliśmy, dobrze. Teraz tak, chyba zróbmy to tak. Dział. Aha, dobra. Dobra. No nie mówcie, że trafiam. Nie, to ja chyba tędy nie idę, skoro ma tutaj być tylko gravel. Nie chciałbym chodzić w tą stronę. Dobra. No i teraz tak, z jednym tematów też w ogóle, który chciałem poruszyć w tym wideo, jest to, że dostaję czasami jakieś dziwne wiadomości na YouTube, gdzie mi oferujecie, no nie wszyscy, nie wiem, jakieś nieznane mi osoby, żebym robił im reklamy, a za to dostanę admina na serwer. Nawet już mi zostały oferowane pieniądze. I co ja do tego powiem? Nie składajcie mi po prostu takich ofert, bo ja w takie oferty nie będę wchodził. Ja ten prowadzę kanał tylko for fun, a nie tam dla pieniędzy i wiecie, co z tego, że ja wam zrobię reklamę, a tam po prostu nikt nie wejdzie. Ja pamiętam, ostatnio robiłem reklamę dla ziomka, którego znałem. Mieli zrobić serwer i potem go nie odpalili. To trochę też bez sensu.
co nie? Nie sądzicie? I takiego typu, o, zapłacimy ci za reklamę. Sorry, ale nie będę wchodził w takie układy, bo to nie jest w ogóle cel mojego YouTube, tak? Mój kanał to nie jest, nie wiem jak to nazwać, płata za reklamę. Po prostu nie składajcie mi takich ofert. Nie wiem, czy kto tokolwiek obejrzy. Z tych osób, które będą w przyszłości, może jeszcze składać mi takie oferty, no ale jeżeli będziecie składać, to sorry, ja nie będę w ogóle odpisywał na takiego typu wiadomości. Powoli tutaj widzę, level się szybko zbiera. Powoli szybko się zbiera, fajnie, że powiedział. Mam 22, ale nie mam właśnie tego enchantingu, no i tak. Szukamy tych diaksów. W ogóle, czekajcie. Ile mam żelaza? Wiem, że był jeden taki motyw, ale pistona mi do niego by było trzeba. Że można było zrobić sobie tak zwanego X-raya bez moda, tylko do tego wiem, że był potrzebny blok. Blok redstone'u, co nie? Ale jeszcze do tego był potrzebny także minecart bodajże. I piston, którego w tym momencie nie mam. Ale przecież mógłbym zrobić zwykły piston, to w sumie na tej zasadzie, na samej zasadzie by działało. Tylko nie pamiętam jak to działało. Wiem, że kładło się gdzieś kart. Go teraz położyć, bo nie mam toru. Super. Że kładło się jakoś tory, do tego minecart, potem kładło się jakoś pistona lepkiego, potem dawało się ten redstone. Wsiadałeś minecarta i się jakoś było w tym redstone, w tym bloku, jakoś tak to działało i wtedy można było widzieć czanki. Ciekawe czy to by jeszcze działało. To będzie wypróbować, jeżeli tylko znajdę jakiegoś slime'a, będę musiał udać się nieco dalej po tym świecie. Chociaż wiecie, bez koordynatów to trochę ciężko. Czy my jesteśmy na poziomie 12? 12 wynika, że tak, ale... Jeżeli znajdziemy diaksy, to będzie czysty fart. Bo ja będę tak kopać przed siebie. Przy czym słyszę już szkielety. Fajnie by było znaleźć jakiś dungeon. Tam też czasami fajne ity dropią. Mam nadzieję, że mi wystarczy tych killów. Boże, co tak zaczął dłużej kopać? Nie wiem, czy to widzicie różnicę. Im bardziej zmarnowany, to tak się czuję taki bardziej... No do kitu. Czekajcie, bo czasami pod... Rudami węgla też coś jest, ale nie, nie. Nic. Nic z tych rzeczy. Tutaj słyszę szkielety. Trudno, będę się tak przed ciebie. Może spróbujmy w tą stronę. Dobra, tutaj widzę same rudy. Dobra. Żelaza tu mamy pod dostatkiem, nie? Ale żeby diaksy... Diaksów będzie ciężko pewnie znaleźć. O, już wyczerpałem pierwszy kill-off. Szybko dosyć. Myślałem, że tam będzie gdzieś zaraz ten szkielet. No. Trochę się nakopię tych itemów. Tych diaksów, bo oni są bardzo potrzebne w pierwszej linii, że tak powiem, bo potem będzie, no, dużo od tego zależało, ponieważ wiecie, będę musiał zrobić portal do Netheru jako pierwszy, bo będę musiał zdobyć sobie trochę tych pałeczek blaze'ów, bo będę na pewno korzystał z potki siły. Patrzcie, ile tego żelaza tutaj jest, to jest dosłownie niesamowite. Dobra. Diaksy, gdzie jesteście? Potrzeba mi was, potrzeba mi was. No nie żelazo. Czego mam dosyć? Żeby tyle diaksów było, co żelazo, to by było trochę tak nudno, nie? Wszystko było bardzo szybko zrobione. Słyszę lawę, to nawet... Dobry znak. Powiem wam. O. Złoto na koksa na przykład.
Wow, jeszcze chyba nigdy nie znalazłem tyle złota w jednym miejscu. 8 sztuk. Dobra, ja szukam tutaj. Super. Zobaczcie ile tego żelaza. Ja nie mogę. Czy zmienili koordynaty diaksów? Nie na 12, tylko może wyżej, niżej. Patrzcie, znowu żelazo. Inwazja żelaza dosłownie. Nie będę musiał farmy żelaza, to na pewno nie będę musiał robić, jeżeli spotkam villagerów. Wiecie, te początki są zawsze takie nudniejsze, bo potem jak ogarnie się wszystko, będzie miało się coś zautomatyzowane i jeżeli na przykład ja bym to zostawił online, tak? Powiedzmy tą mapę, ten komputer włączony, to by szybko mi się wszystkiego naprodukowało, a tak to muszę chodzić i kopać, super. Mała przeszkoda, ale zobaczymy. Czekajcie. Czasami właśnie w takich jaskiniach przy brzegu są też diaksy. Może to gdzieś pokopali? Kurczę, wodę mogłem wziąć. Nie pomyślałem o tym. Wiaderka mam. Dosyć głęboko tutaj. Trudno, będę musiał ominąć. Będę musiał ominąć, bo nic ciekawego tutaj nie widzę. O ja! Serialnie? Sporo tego. Czekajcie, spójrzmy w inwentory. 51. W takim tempie, żeby diaksy znajdować, to było nieźle. Czekajcie, dobrze idę, czy natrafię znowu na lawę? Będę musiał tutaj ostrożnie nieco. Teraz kończy mi się kilof. Wow, 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 wow. Sorry ziomek, ale nie ze mną. Po co mi tutaj jeszcze ziemia? Dobra, przejdźmy tutaj. Nie, póki co to kiepsko. Wow! Wow, wow, wow. Zwolnij, proszę. Czekaj, tu jest lawa. Redstone. Wiecie co, pójdę sobie o kratkę wyżej. Jak mam znaleźć diaksy, to znajdę je tutaj. Po prostu może źle szukam. Kolejny kill-off. Zaraz kill-offy mi się skończą. O-o. Teraz tylko tak, czekajcie. Nie wierzę, a już chciałem iść w inną stronę. O nie, o nie, o nie, o nie. Tego nie damy. Dobra. Obtoczymy to. Nie chcę stracić tych diaksów. Miejmy nadzieję. Zobaczymy. Wow. Wow. Oho. Czekajcie, bo mi tutaj tak trochę niebezpiecznie to wygląda. Jak ta lawa mi z tyłu tutaj bluba. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. 5 6 Wow. Mamy diaksy, nice. 6 diaksów, będzie kill-off i będzie enchanting. Ostro. Nie wiem czy szukać dalej, ale zobaczcie ile szukamy. 19 minut teraz nagrywamy. I po 19 minutach pierwsze diaksy. Lecimy dalej, co?
To mnie trochę zmotywowało. Są rzadkie te diaksy, no ale jednak... Są! 6 diaksów w jednym miejscu, nice. A już chciałem iść, kurczę, w tą stronę, widzieliście, nie? Już tutaj, a mówię, a idę się wrócę. Będę szedł jedną stroną. Dobra, może idę tą jedną stroną? Nie zawsze są w tej samej linii te diaksy, ale są. Gdzieś tam 1000 kratek dalej. Tam. To będę mógł następnym zrobić sobie nawet portal, jeżeli wykopię obsydian. Co nie będzie w sumie trudne. Wow. Nie wiem, może zobaczymy, może zrobię coś... ...zwanego? Nice. Żelaza to mamy już praktycznie pełno. Chyba już moje kusy zapełniło. Co my tu wyrzucimy? To wyrzucimy niebo. Mamy tego pełno. Czekajcie, to też mogę wyrzucić w sumie? Stanie. Fajnie by było jeszcze znaleźć jeszcze raz tyle i wtedy bym zakończył odcineczek. Nie, nie gravel, please. O, nie lubię kopiąc tego gravelu. Niestety, dobra, tutaj musimy trochę skręcić. Do gravelu nie chcę mi się kopać. Pełno tego jest. W tym miejscu. Nie wiem. Nie wiem, jak długo mi to jeszcze zajdzie, ale widzę złoto. Widzę złoto, to też nie najgorzej. Złoto też mi się jak najbardziej... Wow, myślałem, że to coś jest. Nice. Czy żelazo? Wszystko naraz, kurczę. Tylko diaksów brakuje i węgla. Słyszę znowu lawę. Przy lawie to jest not nice. Bo przy lawie praktycznie zawsze są te diaksy. Znowu słyszę lawę. Mówiłem? Mówiłem? Przy lawie zawsze są diaksy. Bądź przeważnie. No dosłownie fart. Lepszego farta nie ma. Powiedzmy, że... Czekajcie, okopię to znowu. Zobaczymy, ile bloków. Nice! O kurcze. Dobra. Chyba to by było tyle. Tyle i na tyle. LOL! Dobra. Teraz mi się tu kilof skończy. Wezmę, od razu go złączę. Teraz tak. W sumie pojedynczo będę kopał, nie? Mamy 11 diaksów, ej! Super połów. Czyżby tam był Enderman? Dobra, ja może wrócę się do tego tu... oh my god, nie! Oh, skąd on miał taki łuk? Aż chyba muszę go obić. Jedzenie, jedzenie, jedzenie. Da by się jeszcze przydała. Ty, on miał łuk z ogniem, czy mi się wydawało? Gdzie on był? A nie, on może strzelił przez lawę. Gdzie on był? Mnie tu straszy. Przez lawę zapewne strzelił i to, wiesz, podpaliło mnie. No dobra, ludziska, jak widzicie, udało nam się w tym odcineczku zdobyć
Yo, 11 diaksów! Z czego się bardzo cieszę. A tymczasem kończymy ten odcineczek i zapraszam już wkrótce na kolejny, jeżeli tylko chcecie. Do zobaczenia, cześć!